czasu, czy na zasadzie wyboru ekspresji. Ja powiem, czytałem kiedyś, ale jeszcze teraz przeczytam, bo ja bardzo szanuję swojego profesora, który był tym charyzmatycznym apostolem awangardy w Polsce, który bezpośrednio przyjechał od kontaktu z Malewiczem. I dlatego też ja się uważam za wnuka Malewicza i jego czarny kwadrat, a w formie lecącego na przykład rąbu chętnie nadużywam. Ale to jest tak. Nieraz zastanawiałem się nad treścią wzajemnej, żywiołowej ekspresji rodem z baroku i powściągliwego milczenia minimalizmu. W mojej własnej pracy ulegałem pokusom tych przeciwstawnych postaw. Kusił mnie wybuch wypełniający swoimi formami całą przestrzeń fizyczną i duchową wokół nas lub pustka zawierająca wszystko. Wyobrażalne i niewyobrażalne, co może się kiedykolwiek ujawnić za sprawą Demiurga. Jestem bliski słów pustka domem Boga. W swoim eseju Pomiędzy ascezą a żywiołem, inspiracje i echa sztuki azjatyckiej w twórczości współczesnych artystów polskich, Dialog Warszawa 2000, napisałem. Najpierw złożę ukłon memu mistrzowi. Miałem szczęście poznać Władysława Strzemińskiego i jego żonę Katarzynę Kobrą. Właśnie ich postawa twórcza w moim rozumieniu jest głęboką próbą kontemplacji praw przestrzeni i czasu. Dostrzegam w niej obecność Ducha Wschodu w podobnym sensie jak w odkryciach Alberta Einsteina i Nilsa Bohra. Myślę głównie o zmierzających do bieli obrazach unistycznych Strzemińskiego z lat 31-34 i o rzeźbie Kobro, której twórczość francuski malarz François Morellet określił słowami prostota i jej najpiękniejszy owoc pustka. Bo Państwo wiecie, że Katarzyna Kobro formowała swoje rzeźby z płaszczyzn tylko metalowych. Tam nie było takiego mięsa rzeźbiarskiego, tego kamienia, granitu, gipsu, żelaza, odlewu, brązu. To była tylko przestrzeń. Podobne rzeczy robił Calder w Europie. Też takie elementy geometryczne zawieszone gdzieś w przestrzeni. Dziś, po 60 latach, widzę ostro ascetyczną twarz i płonące błękitnym ogniem oczy mego profesora. Widzę drwiąco triumfujący uśmiech człowieka pewnego swoich tajemniczeń i przekonań. Podziwiam jego niespożytą energię i heroiczną walkę z kalectwem. Widzę jego ludzki pokoik pełen pajęczyn i zapałków. Widzę wokół niego piękne rudowłosy wyjęte żywcem z Apollinera. Strzemiński ma powodzenie, ja głównie wśród rudowłosów kobiet. Muszę się pochwalić, że Władysław Strzemiński był, tak jak i mój ojciec, synem ziemi mińskiej, gdzie się urodził w roku 1893. Kiedyś wspominał mi nawet o swojej babce ze Strumilów, a szedł do korpusu kadetów carskich razem z moim stryjem Karolem. Młodszy brat Strzemińskiego, jak podaje we wstępie jego pismo Polska Akademia Nauk 1975, Zofia Baranowska, wspominając dzieciństwo, nie przypomina sobie, aby w rodzinnym domu istniały rysunki lub obrazy późniejszego malarza poza jednym wizerunkiem Orła Białego. Należy zauważyć, że biografie Strzemińskiego nie są zgodne co do tego, co do